Państwa, w związku z tym, że nie ma programu, to chyba koniec imprezy. Przyszycie się, że koniec, tak? Zaimprowizujemy może co? Tak. Oni zawsze tak mówią, zaimprowizujemy coś, a potem dyrektor idzie ma robić. No to jest my przecież! My, dyrektor! Zobaczymy, co się da zrobić. Słuchajcie, tak zupełnie przez przypadek wziąłem z sobą taką balladę, którą wczoraj napisałem. To jest ballada doświadczonego i zmotywowanego nauczyciela. Tylko to trzeba zaśpiewać i w tym jest problem. Jest to śpiewający? Panie starosto? Pan dyrektor śpiewa. Dlaczego to doszło? Ja przed własną żoną nie śpiewam. Tylko to nie jest wesoła piosenka, dlatego bym bardzo prosił o powagę. Że... To musi być smutne. No weź się w garść.
Trzeba wejść. Tylko trzy. Raz wozie śmierć. La profesore, czar do boju już. Choć młoda czeka, zaczyna bić uszu tuż. Tam stworzysz siebie w ofierze im. La profesore, walcz albo win. La profesor, la profesor, la profesor. Wchodzę. Ale nuda. Ta lekcja taka długa. A dzwonek nic. Podobało się wam? Mnie też. Brawo, brawo, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, pan naprawdę mógł pomyśleć, że my nic nie przygotowaliśmy? Mogłem. Dziewczyny, chłopaki, dawajcie. Nauczycielu, byłeś mi naprawdę bliski. Nauczycielu, czasem byłeś mi jak czas. Dałeś mi wiarę, dałeś mi spokój. Potem jedynkę, a stanie pokój. Rozumie całe też, już z klasem sobie sam. Godzina, długa przerwa trwa. Tezy i klasówki w teczce ciągle masz. Daj odetchnąć trochę, pokaż swoją ludzką twarz. Teraz pijesz kawę, pijesz jak co dnia. Późna już godzina, długa przerwa trwa. Tezy i klasówki w teczce ciągle masz. Daj odetchnąć trochę, pokaż swoją ludzką twarz. Wychowawcą znamy się już tyle lat. Mój wychowawcą, pomagałeś mi jak brat. Dałeś pochwałę i serce całe. Dałeś mi wiarę, choć sam nie miałeś. Maturę zdałam, no i dyplom z ręku mam. Nauczycielu, jesteś mi nauczycielu, zawsze dobrą miarę masz. Czasem się wściekasz, że nic nie umiesz. Czasem mnie chwalisz, że już rozumiem. Ponieważ zawsze ty do siebie dystans masz. Teraz pijesz kawę, pijesz jak co dnia. Późna już godzina, długa przerwa trwa. Czasem szybko płyną, młodzież dzienna jest. Życzę cierpliwości, zdaję na piątkę z niej swój test. Znowu pijesz kawę, pijesz jak co dnia. Późna już godzina, długa przerwa trwa. Lata szybko płyną, młodzież zmienna jest. Życzę cierpliwości, zdaję na piątkę z niej swój test.
nasze wspaniałe trio, Aga Czyszkowska, Hania Pyza i Ania Widerska przy akompaniamencie Wojtka Babuchowskiego. My nauczyciele jesteśmy przyzwyczajeni, że to zawsze my uczymy. Bywają w szkole jednak takie sytuacje, kiedy to uczniowie odkrywają to, czego dotychczas nie wiedzieliśmy. Jurek Rusak i Andrzej Wasilewski przedstawią nam odkrycia ze szkolnych zeszytów, czyli czego nauczyciele mogą nauczyć się od uczniów. Kopernik tak długo patrzył w gwiazdy, aż ziemia ruszyła. Kopernik, już będąc małym chłopcem, miał dobre stosunki z ciałami niebieskimi. Micic kochał się Waleńce na zachód, dlatego zabijał okoliczną szlachtę. Boryna nie chciał oddać ziemi, bo bał się, że nie dostanie renty strukturalnej. Skawiński nie zapalił latarni, bo tak go zaciekawiła lektura pana Tadeusza, że czytał, czytał i w końcu zasnął. Średniowiecznie w miastach ulice były tak wąskie, że nie mogły się minąć nawet dwa samochody. W polskich lasach żyją różne zwierzęta. Sarny, lisy, wilki i łososie. Gdy ojciec ukochanej nie pozwolił na ślub, Jacek Soplica wyjechał z domu, poślubił obcą kobietę i urodził pana Tadeusza. Wisła płynąc przez Żuławy wpada w depresję. Kiedyś chłopi chodzili do karczmy, żeby się rozweselić, popić i popalić, bo dawniej nie było szkół. Gdyby nie wynaleziono elektryczności, to dzisiaj oglądalibyśmy telewizję przy świecach. Polski nie pokazywano na mapach bardzo długo, bo była rozegrana. Choroby weneryczne są rozpowszechniane przez prasę, radio i telewizję. Pietrek doił borynową krowę przy stawie, ale w wodzie wyglądało to zupełnie odwrotnie. Miłość Izabeli doprowadziła interes Wokulskiego do rodziny. A gramatycznie rzecz biorąc, chłopiec ma inną końcówkę niż dziewczynka. To tylko część tego, co znaleźliśmy. Dziękuję. W szkole przeżywamy różne typowe i mniej typowe sytuacje. Aga Czyszkowska i Darek Parzyszek przedstawią sketch Lekcja WF-u. Kowalski! Kowalskiego nie widać. Kowalski! Ile razy mam powtarzać? Uczymy się pływać kraulem, a nie klaunem! Proszę! Dzień dobry, ja do pana. Do mnie.